Wstępujemy już do naszego tematu. A przypomina mi, że na podstawie Ewangelii Łukaszowej, zwłaszcza mam na myśli modlitwę Ojcze Nasz, albo jak ją sobie nazwaliśmy modlitwą wszystkich modlitw, rozważamy poszczególne jej segmenty. Bo to nie jest tylko litania, to nie jest tylko paciorek do przemówienia, do wygłoszenia, do przemodlenia. Każde w zasadzie zdanie, jeśli się nad nim głębiej zastanawiamy, to rozbudowuje praktycznie naszą wiedzę teologiczną. I mówiliśmy już o Ojcze Nasz. To nie tylko chodzi o to, żebyśmy powiedzieli Ojcze Nasz i szli dalej, ale żebyśmy w jakiejś wolnej chwili pomyśleli, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jest naszym Ojcem, kochającym Ojcem, współczującym Ojcem, na tyle zatroskanym o nas, że nawet włosy na naszej głowie policzył. Nikt z nas tego, jestem przekonany, nie zrobił, ale On to zrobił. On, jak powiada psalmista, ma nawet pod swoim wyjrzeniem najcięższe przewody krwi, a więc jak to nazwać, żyły, no najcięższe w każdym razie przewody naszej krwi. On wszystko o nas wie. Nikt z nas nie decydował o początku i nikt z nas normalnych nie wie, kiedy się zakończy bieg na tej ziemi, ale Bóg już o tym wie. Powiada psalmista, że On na dłoniach swoich wyrysował czas naszego życia, od początku do końca. I jeśli się tak głębiej zastanawiamy nad tym powiedzeniem Ojcze Nasz, to jesteśmy pełni fascynacji. Jeśli tak przylatujemy tylko, no to nie sprawia na nas żadnego wrażenia. A więc Ojcze Nasz, święcie imię Twoje, a zatem to, co mówiłem także, nasze życie winno się przyczyniać do tego, aby imię Boga nie było szkalowane, ale święcone. Ale aby nawet poganie oddawali Mu cześć. Tak jak pisze Piotr, aby przypatrując się naszemu życiu, Bogu chwały oddawali. Tak, a więc to w jakim sensie, jak my żyjemy, jak my się prowadzimy, przyczynia się do uczczenia Boga, uświęcenia Boga. A teraz przeszliśmy już do kolejnej myśli. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. I ostatnim razem usiłowałem przedstawić Wam bliżej, powiedzieć, co zawiera to powiedzenie przyjdź Królestwo Twoje. Wiecie już, że istnieją dwa rodzaje królestwa. Królestwo po pierwsze geograficzne królestwa, podzielone na liczne państwa, państewka. To się zmienia, bo jedne powstają, inne upadają i tak dalej, i tak dalej. A więc królestwa geograficzne. I takiego królestwa, odnoszę wrażenie, cały czas oczekiwali Żydzi. Od momentu, kiedy stała się tragedia i naród izraelski został pojmany i uprowadzony do niewoli, pamiętacie ten psalm, kiedy ich proszono w ziemi babilońskiej, aby coś zaśpiewali z pieśni Syjonu, oni się uskarżają, jakżeż możemy śpiewać i tak dalej. I w związku z tym zawiesili instrumenty muzyczne na wierzbach. No bo ciężka to była niewola. A kiedy potem niewola się skończyła, to nastał chyba jeszcze trudniejszy moment. Przede wszystkim przez 400 lat od momentu ostatniego proroka, o którym mówi Stary Testament, aż do proroka Jana Chrzciciela, przez okres 400 lat nie było żadnego proroka. A naród izraelski nie był do czegoś takiego przyzwyczajony, żeby wśród nich nie było proroków, żeby prorocy nie objawiali woli Bożej, Słowa Bożego. No, ale tak się stało. Przez 400 lat
zamilkli prorocy i nastały bardzo trudne czasy, o czym też mówiłem. Epifanes sprofanował świątynię, nakazał robić to, czego zabraniał zakon. Za święcenie sabatu groziła śmierć. Za składanie ofiar Bogu groziła śmierć. Za obrzezanie, co przecież było nakazem Bożym, groziła śmierć. Natomiast on, Epifanes, w świątyni postawił sobie posąg Zeusa Olimpijskiego i uważał się on, że jest ucieleśnionym Bogiem. A więc coś jakby namiastka antychrysta. I kazał sobie składać ofiary. A więc nagle Izrael znalazł się bez proroków, bez sług Bożych, którzy by pouczali, nauczali i prowadzili. A z drugiej strony ciemność niesamowita zaczęła opanowywać ich umysły. I gdy czytamy historię Izraela, to się nawzajem zdradzali, nawzajem się wydawali, a więc jeden wydawał drugiego i tak dalej. I wielu wtedy poniosło śmierć. No i w tej trudnej sytuacji Żydzi byli przekonani, że się objawi Mesjasz. Że w tej ciemności jednego dnia rozbłyśnie światłość i objawi się Mesjasz. Że przyjdzie Mesjasz i że jego zadaniem, czy jego rolą będzie, jego rola sprowadzać się będzie do tego, że odbuduje Królestwo Izraelowi w granicach dawnego Królestwa Dawidowego. A więc, że znowu rozbudowane zostanie państwo Izrael i że będzie sięgać granicami tak daleko, jak kiedyś sięgało Królestwo Dawidowe. I kiedy się narodził Jezus, kiedy przyszedł Jezus, jedną z przyczyn, jak pamiętacie, dla której nie został przyjęty, zaakceptowany, uznany, było to, że nie ustanawia Królestwa Izraelowi. Co prawda byli ludzie, którzy chcieli go uczynić królem. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym, że przyszli i chcieli go uczynić królem, wtedy, kiedy on łamał chleb i pomnażał chleb. Ale generalnie został odrzucony między innymi za to, że nie spełnił ich oczekiwań co do Królestwa Izraelskiego. I pamiętacie, że nawet uczniowie, którzy byli z nim przez 3 lata, okazują swoje zawiedzenie, swoją frustrację. Bo w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale pytają Pana, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jezus wiele razy mówił o Królestwie, ale nie Królestwo Geograficzne miał na myśli. Zgadzacie się ze mną? Oczywiście, on mówił o Królestwie, że Królestwo jest pośród was, że nie musicie go szukać, że jest tu i tak dalej, ale on nie mówił o Królestwie geograficznym, fizycznym. On mówił o innym rodzaju Królestwa. Bo oprócz Królestw w tych fizycznych, geograficznych istnieją jeszcze Królestwa innego rodzaju, duchowe Królestwa. Te duchowe królestwa, mówię w liczbie mnogiej, bo mam na myśli 2. Królestwo ciemności, królestwo tego świata, które rozpoczęło się w momencie, kiedy Adam nie upilnował ogrodu Eden i wpuścił tam węża. Bóg powiedział do Adama, będziesz uprawiał i będziesz strzegł ogrodu, ale Adam w swojej nieostrożności może uprawiał, ale nie ustrzegł ogrodu Eden, aby nie wśliznął się tam szatan. I widzicie, tu się nasuwa pewna myśl, zwłaszcza nam, mężczyznom, to coś powinno mówić. Głową rodzin,
coś to powinno mówić. Mamy strzec domów naszych. Mamy strzec zagród naszych. Pozamykać wszystkie furtki, wszystkie bramy, aby się nie wśliznął wróg. Bo do ogrodu Eden niestety Adam wpuścił tego zwodziciela, oskarżyciela i kłamcę. I czym się to skończyło? Skończyło się to tragedią. Bo nie tylko Adam dostał się do niewoli, ale także wszystko to, co miał, zostało mu zabrane. Bo diabeł przychodzi nie po to, żeby nas czymkolwiek obdarować, ale przychodzi po to, żeby kraść. I kiedy tylko była możliwość, ukradł, wziął w swoje posiadanie nie tylko Adama, ale także to wszystko, co Adam posiadał. Cały jego dom, czyli cały ogród Eden i całą ziemię. I tak jak mówiłem ostatnio, założył na tej ziemi jeden wielki obóz koncentracyjny. Tak, założył na tej ziemi jedno wielkie miejsce ucisku, nieszczęścia i prześladowania. Pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje. Mówię nam, którzy nie mamy relacji z tym światem, bo nie mamy. No ja przyznam się szczerze, nie mam jakiejś relacji z tym światem. Nie pracuję zawodowo gdzieś wśród różnych ludzi. Nie chodzę do szkoły, nie chodzę na uczelnię. Obracam się tylko w kręgu ludzi jakich? Wierzących. I wydaje mi się, że wszystko jest bardzo dobre. No bo wśród ludzi wierzących wszystko w miarę wygląda dobrze. Ale jak czasem rozmawiam z tymi, którzy są gdzieś i tam w pracy, i tam poza pracą, i jak się tego wszystkiego nasłuchają, na to napatrzą, to muszę wam powiedzieć, że kiedy tylko mówią, to mi uszy drętwieją. A cóż dopiero, gdybym tam miał być. A więc myślę, że wy wiecie lepiej niż ja, co diabeł uczynił z tą ziemią. Sponiewierał ją straszliwie. Te wszystkie wojny, te wszystkie morderstwa, te wszystkie gwałty, ta nieczystość, lubieżność, no to wszystko, co się dzieje, to jest jego sprawka. No, czasem ludzie zadają takie hipotetyczne pytania. Ja choćby ostatnio podczas 70-lecia obozu Auschwitz. W telewizji jeden z cierpiętników, który tam był, wchodząc przez bramę, dość głośno powiedział: Boże, a gdzie Ty byłeś, gdy my tutaj byliśmy? A zatem widzicie, wszystko, za wszystko się obwinia Boga. A ludzie nie zdają sobie sprawy, że za tymi sprawkami stoi ciemiężyciel tego świata, Bóg tego świata, szatan. Prawda? On jest sprawcą wszelkiego zła. I to jest jedno królestwo. I to jest jedno królestwo. Drugie królestwo, także duchowe królestwo, to jest królestwo światłości. To królestwo zaczęło się, kiedy się Pan nasz na tej ziemi pojawił. Kiedy pojawił się Jezus poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, założył fundamenty innego duchowego królestwa. Królestwa Bożego. Albo jak inaczej Biblia mówi, Królestwa Niebios. A więc założył fundamenty nowego królestwa, Królestwa Bożego. I to, co chciałbym zauważyć, że te dwa królestwa, to Królestwo Ciemności i to Królestwo Światłości, są podpowiedzcie mi, nieprzyjaźń panuje między nimi, ale nieprzyjaźń. Są w konfrontacji. Królestwo ciemności walczy przeciwko Królestwu Światłości, a Królestwo Światłości oczywiście zmaga się z Królestwem Ciemności. Uwaga, żebyśmy przypadkiem czegoś nie przeakcentowali.
bo bardzo często, kiedy czytamy listy, zwłaszcza apostoła Pawła, przypominamy sobie, że w czasach ostatecznych nastanie trudny czas. I możemy się na tym tak skoncentrować, i możemy się na tym tak, w to tak zagłębiać, że możemy nie zauważyć. Czego nie zauważyć? Oddziaływania Królestwa Światłości. Tak, to prawda, ale to tak było, jest i będzie, że wtedy, kiedy Królestwo Ciemności podnosi swój sprzeciw, wtedy Królestwo Światłości jeszcze bardziej okazuje swoją moc. Możemy się koncentrować na czym? Narzekając, że w ostateczne dni będą czasy trudne i tak dalej, dzieci będą nieposłuszne, rozwody i tak dalej. I może nas z tego powodu ogarnąć pesymizm. Ale przecież pamiętajcie, że w ostateczne dni Pan powiedział, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I tak dalej, i tak dalej. Radzę, żebyśmy o tamtym nie zapominając, nie przeoczyli tego, bo się pogrążymy się w rozpaczy, pogrążymy się w zgorszeniu. Bo między tymi dwoma królestwami istnieje walka, istnieje napięcie. I zaraz o tym będę mówił, ale niech mi wolno będzie pokazać wam to w sposób symboliczny już w Starym Testamencie. Już w Starym Testamencie, w rozdziale 17, mamy wzmiankę w sposób, no jak powiadam, symboliczny o tym, o czym powiedziałem, o walce tych dwóch królestw. Oto w 17 rozdziale spotykamy Izraela. Od początku możemy to zauważyć. Spotykamy święty Boży lud Izraela, idący z Egiptu do Kanaanu. I tutaj czytamy, że doszli do Refidim i tam rozłożyli swój obóz i stanęli tam obozem. Słuchajcie, już w tym jest pewna myśl. Już w tym jest bardzo cenna myśl. Bo kiedy się zatrzymali, stanęli, to nagle pojawiło się pewne zjawisko. Na czym to zjawisko polegało? Zaczęli szemrać, zaczęli narzekać, zaczęli występować przeciwko swojemu liderowi Mojżeszowi, kiedy się zatrzymali. Charakterystyczne jest to, że to się nie objawiało, kiedy szli. Prawda? Kiedy szli, choć im też brakowało wody, to ani nie narzekali, ani nie szemrali, ani się nie buntowali. Ale kiedy się zatrzymali, stanęli, nagle zaczęło się szemranie, narzekanie, sprzeciw i bunt. Jeśli chodzi o mnie, to jest to, dla mnie jest to ogromna lekcja. Mówiąca mi o czym? Mówiąca o tym, że jeśli lud Boży się zatrzyma, nie czyni wysiłku, żeby iść do przodu, to zaczyna się zmagać ze sobą. Zaczyna szemrać, że jest źle, że nieodpowiednia atmosfera duchowa, że nie ma miłości, że nie ma współczucia, etc., etc. Ale to świadczy o kim? O czym? O tym, że coś z naszym duchowym rozwojem nie jest tak, jak być powinno. Że się gdzieś zatrzymaliśmy. Czytajcie Pismo Święte i zauważcie, że ilekroć razy Izrael się zatrzymał, zawsze to rodziło negatywne konsekwencje. I również i tutaj. Negatywne konsekwencje zaczęli szemrać, narzekać, występować przeciwko Mojżeszowi. Bo taka jest prawda. My nie jesteśmy powołani po to, abyśmy stali w jednym miejscu. W śpiewniku pielgrzyma kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń Karola Ławiczki.
naprzód, naprzód, przy... No właśnie, pomóżcie mi, bo widzicie, że ja nie mogę. Naprzód, naprzód, przyjacielu. A więc Biblia bezustannie zachęca nas do tego, abyśmy się nie zatrzymując szli dalej i dalej. Bo jeśli się zatrzymamy, to jest stagnacja duchowa. A ta stagnacja duchowa objawia się w narzekaniu, w zgorzknieniu, w niezadowoleniu i wtedy rozpiera nas to. Nie idziemy do przodu, ale robimy na boki. Walczymy jedni z drugimi. To jest niebezpieczne. Nie wolno się zatrzymywać. Dlatego apostoł Paweł mówi, że on nie patrzy na to, co jest za nim, ale on idzie do przodu. I daje nam nawet w liście do Koryntian przykład zawodników biegnących na stadionie. Oni się nie zatrzymują, tylko biegną. A więc droga siostro, drogi bracie, drodzy wszyscy, i do siebie to mówię, zważcie na nasze swoje życie. Zważmy na nasze życie. Czy nasze życie jest życiem postępującym naprzód w duchowym rozwoju? Czy też stanęliśmy i tu nie ma miłości w tym zborze? Mnie to bardzo denerwuje, jak ktoś przychodzi. Ja się stąd wypisuję, bo tu nie ma miłości. Mówię, idź z Bogiem i znajdź sobie gdzieś miłość. Ale to przecież tu chodzi o to, żebyśmy my wnosili miłość, a nie ciągle tylko chcieli, brali i brali. No dobra, idziemy do przodu. Nie stoimy w miejscu. Oni się zatrzymali. Ale zwróćcie uwagę, co się działo wtedy właśnie, kiedy się zatrzymali, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kiedy się zatrzymali, szemrali, a wiersz siódmy mówi o czymś niezwykłym. Mówi o czymś niezwykłym. Kusili Pana. Kusili Pana. No jak można kusić Pana? Podpowiedzielibyście mi jakąś metodę kuszenia Pana? Podpowiedzielibyście mi, co powinien zrobić człowiek, żeby kusić Pana? Tu jest to wyjaśnione. I przed tym przestrzegam. Bo oni kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Widzicie, ludzie emocjonalni, cieleśni, jeśli się nie podczepią, jeśli się nie przewrócą, albo jeszcze coś tego w tym rodzaju, o, nie było dzisiaj Ducha Bożego pośród nas. I biegają potem na lewo i prawo, szukając, gdzie Pan jest, bo tam wyobrażają sobie, że Pan jest, gdzie ludzie po ścianach chodzą. Chociaż kiedyś mówiono, że w zborze w Ustroniu ludzie po ścianach chodzą. A ja nie pamiętam takiego przeżycia. Ale tak kiedyś mówiono, to aż gdzie? W Warszawie. Że w Ustroniu ludzie po ścianach chodzą. Ludzie emocjonalni, cieleśni. Jeśli nie wstrząśnie nimi, jeśli coś tam ich nie połechocze albo nie poszturka, to uważają, że Pana nie było. A ja się pytam, co jest ważniejsze? Nasze emocje, nasze doznania czy Słowo Boże? Podpowiedzcie mi. Słowo Boże. A co mówi Boże Słowo? Co Boże Słowo im mówiło? Będę z wami. Będę szedł z wami. W dzień w słupie dymu, a w nocy w słupie ognia. Będę szedł z wami. Czy to im powinno było wystarczyć? Czy jeszcze potrzebowali jakiegoś prądu? Jeszcze czegoś? Czy to im powinno było wystarczyć, czy nie? Problem, prawda? No właśnie. Powinno im to było absolutnie wystarczyć. Bo emocje są zwodnicze. Reakcje ciała są zwodnicze. Powiem tak, nawet cuda są zwodnicze. Im powinno było wystarczyć słowo. A zatem powinni byli powiedzieć co?
Pan obiecał, nie odwołał i jest z nami. Halleluja. Pomachajcie mi. Żebym się mógł przekonać, czy też tak wierzycie jak ja, czy inaczej. W każdym razie słowo Pana jest nieodwołalne. Tak, jeśli Pan odwołuje, to jest odwołalne, ale jeśli nie odwołał, to nie jest odwołalne. To jest aktualne. A oni zaczęli powątpiewać w obecność Pana wśród nich. Kochani, oczyśćmy się, jeśli kiedykolwiek odchodząc z tego miejsca pomyśleliśmy, oj, dzisiaj Pana nie było z nami, bo nie czuliśmy, jak prąd przeciarki przychodzą po naszym ciele. Odwołajmy to. Przeprośmy Pana. Pan obiecał, że gdzie dwóch będzie albo trzech będzie zgromadzonych w Jego imieniu, to On będzie pośród nich. Jeśli Ty przyjdziesz w imieniu Pańskim, ja przyjdę w imieniu Pańskim, na pewno pastor przyjdzie w imieniu Pańskim, to będzie Pan już pośród nas, czy nie? Nawet gdyby cała chmara przyszła w innym imieniu, to gdzie dwóch albo trzech wystarczy. A ja przecież wierzę, że wszyscy przychodzicie w imieniu Pańskim. A więc jest Pan, czy Go nie ma? Jest. A więc na czym polegało kuszenie Pana? Kuszenie polegało na tym, że oni poddawali wątpliwość Boże Słowo, Bożą obietnicę. I jaki był tego skutek? Bo przecież my do czegoś zupełnie innego dążymy. A skutek tego był bardzo dramatyczny. Bo kiedy tylko zaczęli powątpiewać w obecność Pana między nimi i zadawać sobie pytanie, jest Pan między nami czy nie, jedni mówili jest, drudzy mówili nie ma i o, popatrzcie, już pęknięcie gotowe, już podział gotowy, już tworzenie nowego zboru gotowe, już podział gotowy, bo jedni tak, inni nie. Ale ja nie na to chcę zwrócić uwagę. Proszę, kochani, zwróćcie uwagę. Kiedy oni tylko poddali wątpliwość ochrony i obecność Pana między nimi, natychmiast zostali zaatakowani przez Królestwo Ciemności. Prawda? Bo co się dzieje? Bo co się dzieje? Ósmy wiersz. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Widzicie, co się stało? Natychmiast, jak tylko poddali wątpliwość Pana wśród nich, pozbawili się jakby osłony Bożej przez swoją niewiarę, natychmiast nadciągnęli Amalekici. A kimże byli ci Amalekici? No, to był wyjątkowy lud, szczególny lud. Chciałbym nawet powiedzieć, że to byli były to ucieleśnione demony. Tak, to były wręcz ucieleśnione demony. A więc jak gdyby za tymi ludźmi stały moce ciemności. I to Królestwo Ciemności się zorientowało, że oni wątpią, że oni przestali wierzyć w Bożą ochronę, natychmiast posyła swoich sług Amalekitów. Dlaczego tak myślę? No bo strategia walki z Amalekitami mi na to wskazuje. Bo co zrobił Mojżesz? I po tym poznaje, że za tymi ludźmi stały określone mocy ciemności. Tak, tak, diabeł najczęściej staje za ludźmi, żeby narobić zamieszania, chaosu, uprzykrzyć komuś życie. I stanął tu w tym momencie, a w ogóle to za nimi stało. Oni byli jakby jego naczyniem, narzędziem. I sposób walki Mojżesza z Amalekitami wskazuje mi, że to nie byli tylko żołnierze. Zwykli żołnierze. Że to nie byli tylko wojownicy. Zwykli wojownicy. No bo na czym polegała ta walka? Mojżesz
Aaron i Hur stanęli na szczycie góry i trzymali ręce podniesione ku górze. Co symbolizuje, jak myślicie, co? Modlitwę. Oni się po prostu modlili. Aaron, Hur i Mojżesz modlili się, trzymając ręce do góry. Jeśli by za tymi ludźmi nie stały określone mocy ciemności, nie robiłoby to na nich absolutnie żadnego wrażenia. Co najwyżej popatrzyła i powiedziała, ci trzej głupkowie, co tam robią? Trzymając ręce podniesione ku górze. Ale popatrzcie, kiedy oni trzymali ręce podniesione ku górze, to zwyciężał Izrael. A dlaczego zwyciężał Izrael? Bo moce ciemności stojące za Amalekitami traciły moc, siłę. Dlatego zwyciężał Izrael. Ale kiedy tylko ręce Mojżesza opadły, natychmiast znowu te moce ciemności podnosiły swoją moc i atakowały. A więc nabierały jakby siły. Wiecie, to mamy wiele do powiedzenia. Zwycięski zbór jest wtedy zwycięskim, nie kiedy są wygłaszane piękne kazania. Ja wiem, że chcielibyśmy słyszeć piękne, homiletycznie zbudowane kazania. Ale zwycięski zbór to jest taki, który trwa. No nie pozwólcie mi się smucić. I nie udawajcie, że nie wiecie. Który trwa w modlitwach. Który trwa w modlitwie. To jest zwycięski zbór. Jeśli nawet kazania nie będą elokwentne, przepiękne, ale jeśli to jest zbór zanurzony w modlitwie, a zbór to kto? To my. To jest to zwycięski zbór. Jeśli opada duch modlitwy, to natychmiast Królestwo Ciemności usiłuje zdobyć teren, odzyskać teren, zdobyć teren. I popatrzcie, kiedy Mojżesz opuszczał ręce, Amalekici zwyciężali. Kiedy Mojżesz znowu podnosił ręce, zwyciężał Izrael. A zatem, dlatego mówię, że to nie byli zwykli ludzie. To byli ludzie, ale gdzieś tam za nimi albo w nich były mocy ciemności. I te mocy ciemności traciły moc, gdy Izrael się modlił. To jest pierwszy wniosek. No, skoro już mówimy o walce, to chciałbym jeszcze coś zaakcentować, o czym już kiedyś tutaj mówiłem, że nie wszyscy tę samą posługę podczas tej bitwy wykonywali. Prawda? Mojżesz, Aaron i Hur się modlili. A Jozue na czele młodzieży z mieczami w ręku wyruszył, aby walczyć twarzą w twarz z Amalekitami. To nam podpowiada, że inna może być twoja rola w zdobywaniu, w poszerzaniu Królestwa Światłości, inna moja. Moja teoria jest taka, no taki powiedzmy brat Paweł Małysz, ja nie wiem jaki jest dzisiaj jego stan, już pewnie nie jest w stanie brać miecza i iść na pole bitwy, by walczyć z Amalekitami. No, mnie powoli też już siły opadają. Kiedyś mogłem mówić 3 dni non-stop i wcale tego nie odczuwałem. Dzisiaj po 4-godzinnym, czy po 2-godzinnym kazaniu już czuję brzemię lat. O, tu przede mną siedzi następny senior. O, tu jeszcze jeden senior. Tam jeszcze jeden senior. No nie wyobrażacie sobie chyba, że my teraz będziemy biegać po błoniach z mieczem w ręku. Nasza rola jest inna. Jaka mianowicie? Znaczy już jesteśmy na urlopach, bracia i siostry? Na emeryturze? Ktoś ostatnio mi napisał maila. Nie znam tego człowieka, ale gdzieś pewnie oglądał mu nasze nabożeństwo końcowe, tutaj jak ja odchodziłem. Bracie, gdzie to u Boga jest emerytura? Napisałem mu, ma rację, u Boga nie ma emerytury. Ja też na emeryturę nie poszedłem. Ja tylko złożyłem pewne obowiązki z siebie. Ale głosić Królestwo Boże głoszę.
No więc my już chyba tego robić nie możemy, żeby biegać od świetlicy do świetlicy po powiedzmy sobie ulicach i głosić z mieczem. Ale halleluja, mamy w naszym zborze przyszłość zborową. O, tam siedzą. Młodzież, oby się tylko nie zasiedziała, bo jak się zasiedzą, jak zapuszczą korzenie, to ich potem nawet nie odspawacie. Więc dlatego młodzież, jak Jozue na czele młodzieżówki, poszedł, aby walczyć mieczem. I widzicie, to jest piękne, ta kooperacja, to współdziałanie. Jozue nie mógł powiedzieć, a mnie tych starych worków nie potrzeba. Choć niektórzy tak mówią. Stare worki. Ale Jozue, Mojżesz też nie powiedział, a tych młokosów mi też nie potrzeba. Wtedy to jest piękne, kiedy Jan, młodzieniec, 16-letni i Piotr, żonaty mężczyzna, Jan mógł być jego synem, razem wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy. Gdzie tak jest napisane? Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 1 wiersz. No więc na tym polega kooperacja, współdziałanie. Do innych celów Duch Święty używa młodych, energicznych, pełnych zapału, a do innych celów ludzi już sędziwych, starszych. I kiedy tak popatrzycie na Biblię, wy, seniorzy, tam jest bardzo wyraźnie w wielu miejscach podkreślona nasza rola. Eli, on już był tak ociężały, no, trochę pewnie za dużo jadł też, nie oszczędzał się, był tak ociężały, ale nie wychodził ze świątyni, tylko się pewnie tam modlił. Dalej Anna prorokini, Symeon prorok, pierwszy, drugi rozdział Ewangelii Łukasza, to byli już starcy, ale oni w postach i modlitwach nie wychodzili ze świątyni. Modlili się. A więc jest tutaj rola podzielona. Jedni mają to do zrobienia, drudzy to. No i ci bez tych by się nie obeszli, a ci bez tych też niczego by nie zrobili. A więc chodzi o kooperację, o współpracę. A teraz powiem to, do czego przez cały czas zmierzałem. Bo popatrzcie na wiersz 16. W wierszu 16 Bóg mówi tak. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest. Wojna jest. Powtórzę raz jeszcze. Wojna jest. Między kim? Między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Odnoszę wrażenie, że tak jakby Pan chciał powiedzieć, toczy się wojna między Panem, a więc między Bogiem a Amalekitami na wieki wieków. Z pokolenia na pokolenie. A więc choćby z tego wnioskuję, że za tymi Amalekitami stały określone siły, z którymi Bóg powiedział, że będzie walczył do końca. I tu mamy walkę tych dwóch królestw. Królestwa ciemności reprezentowanego przez Amalekitów i królestwa światłości. Reprezentowane ono jest przez naród izraelski. I tak jak powiedziałem, między tymi dwoma królestwami ma miejsce antagonizm, ma miejsce walka, ma miejsce sprzeciw. No ale jeszcze jedną myśl, zanim zejdę z tego właśnie fragmentu. Proszę, nigdy nie myślcie, że Królestwo Światłości, choć czasem moglibyśmy odnosić takie wrażenie, że Królestwo Światłości jest w defensywie, to znaczy, że się wycofuje. Możecie powiedzieć, no przecież ile kościołów w Holandii, kiedyś luterańskich, dzisiaj w domy kultury zamienione. Ile kościołów w Szwecji, kiedyś zgromadzali się tam ludzie, a dzisiaj restauracje tam porobili. Opowiadano mi, że jeszcze tak niedawno na Wyższej Bramie ludzie stali tłumnie przed wejściem do środka, bo wejść nie można było.
A więc na pierwszy rzut oka można by było wnioskować, że Królestwo Boże jest w defensywie, wycofuje się. A Królestwo Ciemności zdobywa teren po terenie, przejmuje kościół po kościele. Mam na myśli budynki. Ja tak nie wierzę, bo to by znaczyło, że Bóg nie jest już tym samym Bogiem, że się zestarzał, że opadły go siły, albo że się poddał i zrezygnował. Ostatecznie i tak zwycięstwo należy do Królestwa Bożego. Amen. Ostatecznie to znaczy, może się zdarzyć, że gdzieś tam na skutek nieczuwania, zajęcia się nie tym, czego Bóg oczekuje, bo śmieszy mnie teologia, dysputy wielkie wśród teologów prowadzone, ile diabłów się może zmieścić na szpicu, czy jak to nazwać, igły. Ale to poważne dyskusje na ten temat kiedyś teolodzy prowadzili. Tak, to mnie śmieszy, bo tutaj zaniechano to, co czynił Mojżesz z Jozuem. Zaniechano ewangelizacji prowadzonej przez Jozuego, a więc zdobywania, i zaniechano modlitwy. I może się zdarzyć, że tu i ówdzie następuje kryzys, załamuje się, upada zbór. Znam takie zbory, które były, a już ich nie ma. Jeszcze niedawno były, a już ich nie ma. Zgadza się. Zgadza się. Ale generalnie rzecz biorąc, poniesiona porażka nie oznacza przegranej bitwy. Prawda? To, że gdzieś w jakimś miejscu na skutek nieodpowiedzialności choćby kierownictwa upadł zbór, przestał funkcjonować zbór, to nie oznacza, że generalnie, biorąc pod uwagę Królestwo Boże na świecie, że Królestwo Boże jest w defensywie, wycofuje się. Przecież dochodzą do nas wieści z Brazylii, gdzie miliony ludzi jest wierzących, z Afryki, gdzie straszliwe prześladowania wcale nie zmniejszają impetu nawrócy. A więc to, że powiedzmy gdzieś tu czy tam jakaś potyczka jest przegrana, nie oznacza, że Królestwo Boże jest w defensywie. Wierzę, że Królestwo Boże jest w ofensywie. Ofensywa! Mogę tu porównać do czego? Pamiętacie? A nie pamiętacie. Ja nie pamiętam, a co dopiero wy. Kiedy Niemcy napadli na Sowietów, to Sowieci się wycofywali ze strachem. Podobno, ja nie wiem, czy to prawda, ale podobno Stalin klęczał i modlił się: Boże, jeśli jesteś czy nie jesteś, ratuj Moskwę. Nie wiem. A więc wycofywali się. A potem się mówi, nastąpiła nagle ofensywa. I w tej ofensywie doszli aż do Berlina. Może gdzie niegdzie tak jest, że się wycofuje Królestwo Światłości, ale w moim przekonaniu prędzej czy później nastąpi ofensywa, nastąpi zdobywanie terenu. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tym. Módlmy się, aby taka ofensywa, aby Królestwo Boże zaczęło przejmować swoje posiadanie, także terytoria, na których mieszkamy. Byłaby to wielka szkoda. Byłby to ogromny żal, gdybyśmy się my, jako cząstka Królestwa Bożego, wycofywali. Ja nie pochodzę z tych terenów. Ale pamiętam jeszcze w latach 60., jak tutaj było. Pamiętam. Ja już to wiele razy mówiłem. Czcigodny pastor zboru w Wiśle Głębca, już tego zboru nie ma.
nazywał się Józef czy Jan Kędzior. Jan Kędzior. Kiedyś siedzieliśmy przy stole i opowiadał. Mówi, bracia, przed wojną to było tak, że żaden gospodarz nie zamykał domu, bo by hańbą było zamknąć dom. To byłoby hańbą zamknąć dom. Przeciwnie, na każdym stole tutaj u nas w Głębcach leżał stół, nóż, dzban mleka. Po co? Po to, żeby ktoś, kto idzie, mógł wejść, posilić się i iść dalej. Podobno tak było, ja tamtych czasów nie pamiętam, ale podobno tak było. Kto dzisiaj zaryzykuje, żeby zostawić otwarty dom? Nie mielibyście gdzie wracać. Kiedyś tak było. I patrząc na to, można by było odnieść wrażenie, że Królestwo Boże się wycofuje. Jeszcze raz, jeśli kupicie kiedyś sobie moją książkę, to nie jest autoreklama, ale po prostu stwierdzenie faktu. Jak ja się tu znalazłem na tym terenie z Kresów Wschodnich, to ja się musiałem uczyć życia od nowa. Naprawdę, musiałem się uczyć żyć od nowa. Dlaczego? Bo tam, gdzie mieszkałem, to było tak, cały dzień robiłem łopatą, rzuciłem ją w błoto i spać. I rano znowu tę łopatę z błota wyciągałem i znowu robiłem i znowu ją zostawiałem. To samo z narzędziami rolniczymi, ze wszystkim. No, taka kultura. A tu, jak się znalazłem, zobaczyłem, że po 8 godzinach pracy robotnik czyści łopatę, szuruje łopatę, myje łopatę i stawia. Myślę, no przecież jutro będzie znowu nią robił. No jaki sens, żeby się zabawiać co wieczór, czy pod wieczór w czyszczenie łopaty. Już w ogóle kiedyś nocowałem w Wiśle. Prowadząc młodzież w Wiśle, z soboty na niedzielę nocowałem. A nie było wtedy asfaltów. A więc moje buty były oblepione błotem. I takie oblepione buty postawiłem gdzieś tam w kącie na noc. No i teraz zgadnijcie, jaki stan zostałem rano. Wypucowane jak nigdy nie były. Od młodości, od początku. Myślę, no krasnoludki. Taka tu była kultura. Kultura, wychowanie na Biblii. Na Biblii. A jak jest dzisiaj? Ale niech to nie robi wrażenia, że Królestwo Boże się wycofuje. Nie, nie. Ja wierzę, że jeśli nawet w tej chwili przeżywa kryzys, że się kościoły opróżniają, młodzież woli dyskoteki, budki z piwem. Jeśli nawet ma miejsce Królestwo Boże w kryzysie, przyjdzie czas, że Duch Święty się upomni, że Duch Święty na nowo powieje. No, ja w zasadzie dzisiaj miałem mówić, że mamy się postawić do dyspozycji Ducha Świętego, aby poprzez nas budował Królestwo Boże. No, trochę dzisiaj odbiegłem od tematu, ale następnym razem powiem tak, że nie czekajmy, że aniołowie z nieba sfruną jednego dnia do Ustronia, do Górek, do Brenny i zaczną budować, poszerzać Królestwo Boże. Nigdy tak się nie działo, nie dzieje i dziać nie będzie. Dlaczego? Bo Pan już dawno podjął decyzję, że głosicielami Królestwa Bożego mają być Jego dzieci. Nie tylko, że taką decyzję podjął, powołał ich i wyposażył ich, ale o tym, jak Bóg da, za tydzień.